1987 roku z Mistatu przybył do orkiestry garnizonowej w Ostrowie Wielkopolski młody chłopczyk. Uczył się, skończył średnią szkołę muzyczną, ale to nie wszystko. Aby się dalej rozwijać, przeniósł się do orkiestry wrocławskiej. Tam nie spełniły się jego marzenia. Przenosi się dalej do Poznania, do orkiestry reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu. I tam też kończy Akademię Muzyczną na Wydziale Trąbki u profesora Romana Grynia. Dzisiaj dla Państwa Marsz Lotników, gra dla Państwa orkiestra koncertowa, chór nauczycielski, a dyryguje dowódca Orkiestry Sił Powietrznych w Poznaniu, major Paweł Jost. Dzień dobry Państwu, z wielkim wzruszeniem będę miał zaszczyt i przyjemność poprowadzić tę orkiestrę, ten wspaniały chór, a utwór, który wykonamy, chciałbym dedykować wszystkim tym, którzy zbudowali swoim profesjonalizmem piękne, bardzo bogate historie, bardzo bogatą historię polskich skrzydeł. Wszystkim żołnierzom walczącym pod brytyjskim niebem, dla których sprawa honoru była rzeczą nadrzędną, o których Winston Churchill powiedział tymi słowy: jeszcze nigdy tak liczni nie zawdzięczali tak wiele. Nie, nie, nie.